I zaczynamy, proszę Państwa. Siły i środki są zadysponowane. Tak to mniej więcej wygląda u nas. Takiego zdarzenia. Widzicie Państwo, tutaj dowódca tego zdarzenia jest to oficer z jednostki ratowniczo-gaśniczej, zarządca dowódcy jednostki, aspirant sztabowy Tomasz Kołodziński. Dwa zastępy, które za chwilę przyjadą, to są zastępy z OSP Legionowo i z OSP z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kałuszynie. Dlaczego aż dwa zastępy? Tak jest, proszę Państwa, w naszych procedurach. Do każdego poszkodowanego powinniśmy zadysponować 6 ratowników. Na każdego jednego poszkodowanego musimy 6 ratowników. Zobaczycie Państwo za chwilę, dlaczego tak się to odbywa. Już za chwilę jednostki podjadą, tutaj markujemy tę chwilową zwłokę, żeby po prostu ten czas dojazdu był w miarę realny. Za chwilę jednostki się pojawią, także proszę o chwilę cierpliwości. Także tutaj 6 ratowników musimy do takiego zdarzenia zadysponować. Z Waszej strony, jak to powinno wyglądać zabezpieczenie takiego miejsca zdarzenia? Na pewno trzeba szybko ocenić, czy Wam nic nie grozi. Jeżeli Wam nic nie grozi, to możecie podjąć jakieś tam czynności, żeby tym poszkodowanym pomóc. Jeżeli uznamy, że jest bezpiecznie, to możemy w miarę swoich umiejętności takiej pomocy udzielić. Jeżeli oceniamy, że jest jakieś dla nas niebezpieczeństwo, to od takiej pomocy odstępujemy. Od razu jeden z ratowników, dowódca akurat kierujący działaniem ratowniczym, podchodzi, ocenia, dokonuje wstępnego rozpoznania. Tutaj widzimy element bardzo ważny w naszych działaniach, to jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Te pachołki, taśmy, samochody postawione poprzek drogi. Czasem Państwo się denerwujecie na pewno, jakie dzieci, widzicie, droga jest całkowicie zablokowana, nic się nie dzieje, tak? Wszyscy się denerwują, a to jest wszystko do naszego bezpieczeństwa. Dla nas jest najprościej zablokować taką drogę samochodami, żeby nikt tam nie wjechał. Wtedy te nasze całe działania są bezpieczne i możemy spokojnie działać. Tu widzimy od razu, ratownicy przystępują do zabezpieczenia samochodu. Odłączają akumulator, wyjmują kluczyki ze stacyjki, później odłączają akumulator albo na stałe, albo po prostu odkręcają kluczyki, jeżeli jest trochę czasu. Ważna jeszcze sprawa, samochody, które są napędzane gazem LPG. Tutaj element takiego zabezpieczenia jest to zakręcenie zaworu na butli, żeby uniknąć jakiegoś tam rozszczelnienia instalacji. Następny element naszego działania. Stabilizacja pojazdu. Nie możemy nic zrobić w tym pojeździe, póki tego pojazdu nie ustabilizujemy. To właśnie kliny, schodki, które są wbijane. To jest właśnie po to, żeby ten samochód w czasie naszych działań nie przemieszczał nam się, nie przesunął, a poza tym podczas cięcia Taki samochód, taka konstrukcja samochodu po przecięciu dachu może nam się złożyć. Widzimy w środku już dwóch ratowników. Dwóch ratowników w środku mają ze sobą kołnierze, zabezpieczają odcinki wykupa kołnierzami i oceniają wstępnie stan poszkodowany. Wiemy już ze słyszenia, że są konformniejsze, ale dlatego musimy jeszcze szczegółowo ukryć to samo. Dodatkowo zabezpieczą, widzimy strażaka w aparacie, linia gaśnicza na wypadek pożaru, gdyby coś tam się zapaliło. Taka linia jest gotowa, nawodniona i w każdej chwili możemy wchodzić. Lubicie tylnej szyby, tylnia szyba w samochodach zazwyczaj jest hartowana, więc pęknięciem powoduje to, że cała szyba nam się w mak rozsypuje i ratownicy spokojnie mogą wejść do środka. Będą wybijane szyby, będzie wycinana przednia szyba. Tutaj widzimy piła szablasta, bardzo fajne urządzenie. Bardzo szybko taką szybę usuniemy. Szybę musimy usunąć po to, żeby po prostu wydobyć tego poszkodowanego. Ten samochód nie jest pogniciony, jest prawie całości, także to jest dla nas, że tak powiem, ułatwione zadanie. Warunka rzeczywistych takiego wypadku, gdy ten samochód jest pogniciony, to uwierzcie mi, jest to naprawdę bardzo ciężka praca. Te urządzenia, które widzicie, hydrauliczne, to są akurat urządzenia firmy Polmatro, bardzo dobrej klasy.
najnowszej generacji urządzenia. Są to urządzenia, na które nie należą do najlżejszych. Umówmy się. Są bardzo silne, kilkadziesiąt ton ucisku, które otwierania te urządzenia mają, ale nie są same w sobie lekkie i bardzo dużo pracy kosztuje i sił ratowników, żeby takim urządzeniem pracować. Tutaj widzimy cały czas kontrola stanów poszkodowanych, ewentualnie jeżeli na to czas jest, to takich poszkodowanych już w środku powoli można opatrywać i jakieś tam czynności medyczne przyniknąć. Oczywiście ci, którzy udzielają takiej pierwszej pomocy, bezwzględnie muszą być zabezpieczeni, środki ochrony indywidualnej. Tutaj rękawiczki, widzicie, wszyscy mają jednorazowe i osłony oczu. Dodatkowo podczas cięcia elementów samochodu te osłony na oczy, żeby nic nie odtrysnęło i nic tam się nie działo. W tej chwili ratownicy z prawej strony usuwają drzwi za pomocą rozpieracza hydraulicznego. Te drzwi będą wyjęte, z drugiej strony za chwilę zostanie zmienione to samo. Mamy nadciętą szybę, no i zobaczmy, co dalej się będzie działo z tymi osobami. Tutaj dodam, że cała załoga jednostki ratowniczo-gaśniczej bezwzględnie musi posiadać kursy ważne kwalifikowanej pierwszej pomocy. No i dodatkowo oczywiście wszyscy ratownicy biorący udział muszą mieć ważne badania lekarskie. Bez tych badań nie mogą brać udziału w zdarzeniu. Już widzimy, drzwi są na zewnątrz, albo rozpieraczem, albo nożycami zostanie ta karoseria przecięta w celu zrobienia dostępu do poszkodowanych. Tak jak mówię, w rzeczywistym działaniu te pognieciane samochody są bardzo trudne do pokrycia. To nie tak wszystko jest proste, że tu rozpieramy i to nam się otwiera. To wszystko troszkę inaczej działa. Widzimy tutaj z prawej strony, zresztą do obu poszkodowanych już usztywnione mają odcinki szyjne kręgosłupa, są zabezpieczone kocami, żeby różne szkła i inne tam elementy ich nie zraniły i w tej chwili ratownicy podają mi tlen. To jest takie pierwsze działanie, które my wykonujemy na czas, kiedy będziemy mogli tego pojazdu ewakuować. Nie zawsze trzeba ewakuować z pojazdu takie osoby. Nie zawsze. Jeżeli nie ma takiej potrzeby, to my bez potrzeby też takiej osoby nie przenosimy, nie przemieszczamy. Czekamy na, jeżeli takiej osobie nic nie grozi większego, nie ma wskazań do ewakuacji z pojazdu, my czekamy, aż przyjedzie sobie spokojnie pogotowie, mamy kontakt z tą osobą, znamy jej stan, więc spokojnie czekamy, aż pogotowie przyjedzie i zabezpieczy już w zupełnie profesjonalny, medyczny sposób po swojemu takiego poszkodowanego. Widzimy dalsze części szyby tą piłą szablaską. Za chwilę ratownicy będą przecinać słupki. Po co będą przecinać te słupki? No najbardziej chyba widowiskowa część tego pokazu. Zrobimy kabrioleta z tego sedana. Będzie dużo ładniejszy. Dodatkowo na bokach Państwo widzicie, porozkładane są płachty, to są stanowiska, gdzie będzie udzielana poszkodowanym pomoc medyczna. Po ewakuacji do takiego stanowiska będzie poszkodowany przetransportowany i tam już na niego czekają i na ratowników odpowiednie przyrządy. Jest to specjalnie wyposażone torby. Te torby powinny być kompatybilne. Czyli w każdej torbie, która jest na wyposażeniu jednostek, powinno znajdować się to samo. I ta torba powinna tak samo wyglądać. Dodatkowo nosze, na których będą poszkodowani transportowani, szyny do usztywnienia złamań i tam przy najbliżej Państwa na czerwonej płachcie leży również defibrylator do wykonywania analizy stanów poszkodowanych. Tu już widzimy cały czas tych dwóch ratowników, którzy są w środku z poszkodowanymi. Cały czas kontroluje ich stan, zabezpiecza jeszcze dodatkowo głowy i odcinek szyjny kręgosłupa. I cały czas ratownicy odcinają słupki. Za chwilę tak samochodu będzie zawijany do góry w celu uzyskania dostępu do tych poszkodowanych. Możecie Państwo zobaczyć po pracy tych ratowników, że to co mówiłem, te narzędzia nie są lekkie. To nie są jakieś nożyczki, które możemy wziąć w rękę i przeciąć. Po 10 minutach, niecałej 10 minutach pracy takim urządzeniem
to nawet ci, którzy tam nie mają problemu z siłownią, to myślę, że poczuliby to bardzo solidnie. Te nasze najcięższe urządzenia ważą grubo ponad 30 kg jedno. Także dodatkowo jeszcze nachodzą naprężenia, z którymi trzeba walczyć. Także jest to bardzo ciężka praca. Widzimy, dach pojazdu jest już zdjęty, słupki odcięte. A jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której nie wspomniałem. Jeszcze przed rozpoczęciem wszystkich czynności przy poszkodowanych na kierownicę zakładana jest specjalna poduszka powrotna. Ta poduszka, nie poduszka, tylko pokrowiec, przepraszam. Ten pokrowiec zabezpiecza nam tą poduszkę kierowcy przed wtórnym takim otwarciem się. Bo mamy akumulator odłączony, ale może tak się zdarzyć, że przy odłączonym akumulatorze, przy jakimś tam uderzeniu w jakiś czujnik, może się zdarzyć, że ta poduszka wystrzeli. Jest to bardzo duża siła i taka poduszka może raz, że poszkodowanemu jeszcze zrobić krzywdę, ale również ratownikowi. I teraz widzicie Państwo, ratownicy zabezpieczając poszkodowanych w odpowiedni sposób, w odpowiedniej kolejności przesuwają poszkodowanych na deskę. Deska wsuwana jest po prostu pod poszkodowanego, żeby niepotrzebnie takiego poszkodowanego nie przenosić. Wszystkie ruchy, które są wykonywane i przesuwanie poszkodowanych, są to ruchy wzdłuż linii kręgosłupa. Nie przesuwa się na boki, tylko ciągnie się zawsze wzdłuż linii kręgosłupa, czyli do góry. I za chwilę poszkodowani będą na zewnątrz. Już poszkodowani są na deskach. Za chwilę będą na zewnątrz i w obu tych miejscach zobaczycie Państwo, jak wygląda, przynajmniej przybliżymy Wam, jak wygląda takie udzielanie pierwszej pomocy. Dodatkowymi niebezpieczeństwami, szczególnie w nowych pojazdach, no jest tą ilość tych poduszek powietrznych. Podczas takiego wypadku czy zdarzenia niektóre poduszki wystrzelą, niektóre nam nie wystrzelą. Te, które nie wystrzelą, to tak naprawdę w każdej chwili naszych działań mogą się z powrotem uaktywnić i mogą nam wystrzelić. No tak jak mówiłem, bardzo duża siła. Teraz widzimy, tuż po ewakuacji szczęśliwie zapalił nam się ten samochód. Było takie zagrożenie, decyzja dowódcy była taka, żeby te osoby z wraku ewakuować. Osoby zostały ewakuowane i szczęśliwie tuż po ewakuacji wybuchł pożar. I tutaj karota, która była w zabezpieczeniu, widzimy, po to jest właśnie ta linia gaśnicza w zabezpieczeniu, że w każdej chwili jest gotowa do wyjazdu i do gaszenia takiego pożaru. Tutaj widzimy przy jednym poszkodowanym, jak wyglądają takie czynności medyczne. Robi się wszystko, rozpina się ubranie, trzeba dotrzeć, opatrzyć odpowiednie miejsca, odpowiednio taką osobę przygotować do transportu. W dalszej kolejności jest tlen podawany. Te osoby są cały czas nieprzytomne, są opatrywane i po prostu czekamy na przyjazd pogotowia. Widzicie Państwo, te złotka takie, którymi przykrywają poszkodowanych ratownicy, na pewno widzieliście w telewizji nieraz. To są takie folie termiczne. Ta folia ułożona odpowiednią stroną, w jedną stronę nam zatrzymuje ciepło, a w drugą nam to ciepło oddaje. Także w zależności od tego, jaki mamy potrzebę, czy musimy poszkodowanego ogrzać, czy na przykład trzeba rozchodzić, to ułożone odpowiednią stroną to już zatrzymuje. Tu widzimy na wyposażeniu, mamy też takie parawany. No po prostu, żeby odchronić się od gapy, już niestety tutaj Państwo mają silne z naszymi gapiami dzisiaj, bo to jest. Ale proszę Państwa, to w życiu i w praktycznych działaniach bardzo nam utrudnia nasze działania. Bo każdy chce zobaczyć, każdy jest ciekawy, zdjęcie zrobić najchętniej jakieś. Naprawdę tam nie ma co oglądać i nie ma co robić zdjęć i nie przeszkadzać tym ratownikom, bo to niepotrzebne stresy i jeszcze nam głowę zajmuje po prostu przesuwaniem kogoś w inne miejsce.
a my mamy wtedy zupełnie inne zadania. No tak, widzimy pożar samochodu, został ugaszony, jeden poszkodowany już został otransportowany, drugi poszkodowany jest zabezpieczany. Za chwilę dojedzie karetka i karetka już przejmie nam tego poszkodowanego. Także proszę Państwa, wielki brawa dla naszych ekip ćwiczących. Za chwilę poproszę, żeby wszyscy zebrali się tutaj na środku. No jeszcze jedna poszkodowana jest opatrywana, także dajmy jeszcze chwilkę. Ci, co skończyli z ćwiczących, zapraszam na środek, tutaj do nas. Pokażcie się publiczności szerszej. Jeszcze jedna sprawa, słuchajcie Państwo, zobaczcie jak wygląda podczas zdarzenia straża. Nie ma jest lato, że jest 30 stopni, a my chodzimy sobie w krótkim rękawku. To nie my. My jesteśmy zawsze ubrani, no grubo, że tak powiem. To są właśnie bohaterowie naszego ćwiczenia. Prawie wszyscy. Zaraz jeszcze jedna poszkodowana, która nam dzięki dzielnym ratownikom wróciła do zdrowia. Za chwilę nam się tutaj pojawi, także gram prawa dla nich, proszę Państwa. I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że wśród załóg w obu ochotniczych strażach pożarnych mamy kobiety, także szczególnie dla nich brawa, bo niestety u nas tak jest, że jeżeli jest się ratownikiem, to wtedy nie ma to znaczenia. Kobieta czy nie, czy to mężczyzna, te same zadania wykonują, te same rzeczy muszą robić, także nie ma to znaczenia i wszyscy ten wysoki poziom musimy prezentować. Tutaj gromkie brawa jeszcze raz. Przypominam, Ochotnicza Straż Pożarna z Legionowa, Ochotnicza Straż Pożarna z Kałuszyna i jako kierujący działaniem zastępca dowódcy jednostki ratowniczej gaśniczej w Legionowie, aspirant sztabowy Tomasz Kołodziński. Jeszcze raz brawo dla nich. Ja tylko poproszę Państwa, żeby Państwo się nie rozchodzili jeszcze z tego miejsca. Mam dla Państwa jeszcze jeden pokaz. Grupom dziękujemy. Możecie zwijać sprzęt.